No hej, tak. Jedziemy w Wiedźmina ponownie. Znaczy ponownie. Jedziemy dalej tą grę. Jeśli. Muszę ją dalej ciągnąć, bo jeśli nie będę jej jechał, to jej nigdy nie skończę, tak? Obviously. Jeśli przecież nie będę grał, no to chyba jej nie skończę, tak? A chcę ją skończyć już. Chcę przejść już do drugiej części. Właściwie chciałbym już przejść do trzeciej. Ta seria będzie się ciągnąć bardzo długo. Myślę, że jej nie skończę, bo akta. Ale dosłownie, w takim tempie to naprawdę zajmie mi to wieczność. Więc... trzeba szybciej po prostu, nie? Trzeba szybciej, cholera. Dobra, krowa, kurde... tu jest jod, dobra. Kręgi na wozie. Robimy kręgi na wodzie. Sprawdzałem sobie na wiki, co teraz mam robić i teraz mam zrobić kręgi na wodzie. Znaczy na wiki, na TV gry sobie sprawdziłem, bo oni kochają Wiedźmina. Krowa se zostanie tutaj. A, to trzeba tam do celu. Mamy Sralwina, mamy krowę w drużynie. Także fajnie. W tym tempie nigdy nie skończę tej gry. Muszę w końcu jechać naprzód, nie? No trzeba, no. Mama wraca za pół godziny. Plus minus. Pewnie minus. Ach, ta muzyka. Nic tu nie widać kompletnie. Ehe, krowa jest razem ze mną. Lol. Dwa ataki mamy i dwa ataki, nie wiem skąd. Ale mamy. Co to jest? To. Weźmy to. Tak nie mam na co punktów wydawać, więc... Srebrne masztyle mam dość dobrze. I tak nie mam na co wydawać punktów. Też nie ma na... No tu wydajemy, bo nie ma nic innego. To jedziemy to, nie? No. Jakieś te? Puszczyk. Żygę. Śmiechowe. No dobra, to będzie tyle. Weźmy se ranek. No dobra.
Krowa za mną idzie? Tak! Najada. Eldo. Witaj, Geralt. Ale masz głos dziwny. Wybacz, pani, ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki i Shinaz. Syrenki? Coś kojarzę nazwę Shinaz, syrenki? Ale... Syrenki? Co cię tak dziwi? Ale nie pamiętam. Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Nie pamiętam. Dzięki tobie ludzie i Wodiano i Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam, porozmawiaj z kapłanem Wodianoi i człowiekiem o imieniu Julian. Kim jesteś? Panią Jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. No tak. Zawsze. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. Zawsze coś. O Jezus, Leopzi. Pani, czy mogłabyś mi powiedzieć... Duch Aliny stał się południcą. Nie rozumie, kim jest i nie pamięta swojej przeszłości. Jak mogę jej po... Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Alina była zachwycona lusterkiem. Umarli słyszą tylko umarłych. Jaskier będzie do tego zadania. Powodzenia. Dalej chcę gadać. Tak. Pani... Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Wodianoi. U podłoża tego konfliktu. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich niefa... Dobrze się domyślasz. Kapłan Wodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Zajmę się tym. Kto, twoim zdaniem, ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę po... Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki skromnej. Znajdziesz na pomniku. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Pani. Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzę w coś więcej. Jesteś tajemniczy i pewny siebie. Masz szansę odzyskać tożsamość i osiągnąć swój cel. Jeśli unikasz odpowiedzi, pozostawmy tę sprawę. Nie jestem wszechwiedząca. Być może owo coś więcej jest ważniejsze niż prosty wybór między przeznaczeniem i wolną wolą. Moich przekonań nie da się zaszufladkować. Zostawmy te sprawy i zmieńmy temat. Tak? Tak? Z tego co wiem, to Geralt nie wierzy w przeznaczenie, ale nie jest tego pewien. Pani... Wszystko przez legendę o świętym Graalu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Graala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Straciłem pamięć. Faktycznie.
Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Grala zna perfekcyjnie. Dubsko. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemna. Bywaj. Żegnaj! Ja kurwa jestem, a nie bywam. Fire! Co? Jakie Fire? Pokaż mi tą mapę. Ołtarz Dagona. Chodź, krowo, idziemy. Co to za dźwięki są w ogóle? Wiwer, no ale one się ci nie bugują. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Grom i puszczyk. Puszczyk. Wypiszę grom. Puszczyk też. Eldonario, witajcie. O kurde, zaraz umrę. I umarłem. Ups. Próbowałem. Może trzeba było zapisać. Ups. Mogę? Zrąbałem! Tylko nie gada, że mnie cofnie 5 km do tyłu. Bo się wkurzę. Nie gadaj, że jestem tutaj z powrotem. No nie! Tyle czasu zmarnować. No nie! Trzeba było zapis robić. Dawaj to ognisko. Dawaj punkty wydamy. Stalowy silny. Nie, ja potrzebuję wydać na to. To też. Na te dwa. I wydajemy sobie na... Tu już nie ma nic do wydania. To jedziemy tutaj. To. I to. Alchemia. Tego nie robimy, bo jest niepotrzebne. Robimy puszczyk. To też. I to. Do rana. Trafny wiedźmin. Zaraz po rozmowie z panią jeziora robię zapis. Cześć krowa. Wychudzona trochę. Żebra jej widać. Niby czempionka, nie? A... Geralt, ty w ogóle z krową tu płynąłeś? Jaką krowę w ogóle zabrał ze sobą? Najada. A one wcześniej były na odwrót. Eldo. Pani. Wróć.
Pani Tak? Pani... Czasem wie... Kto jest... Zna... Porozmawia... Pani Nie. Dobrze. Pani... Odpowiedź... Wbrew temu, co twierdzą prości ludzie, nie jestem panią losu. Widziałam twoją przyszłość i twoją przeszłość. Liczyłem na jakieś wskazówki. Dam ci zatem radę. Jeśli wierzysz, że twój los jest przypieczętowany, zachowaj nadzieję i pozostań sobą. Nawet jeśli nie znasz samego siebie, a nieprzeniknione siły miotają tobą jak liściem na wietrze, warto pozostać przy... Zapamiętam twoją radę. Dobrze. Chciałbym jeszcze... Tak? Pani. Tak, miał... Tak! Pani. Wszystko twierdzi... Domyśl... Dobrze. Strać. Fakt. Nie umie... Jeśli... Pani. Rozumiem. Tak? Bywaj. Dobra, wszystko. Dobrze, teraz zrobiliśmy wszystko, co się da. Zanim zacznę z nimi walczyć... To nie omieszkam zapisać gry. Tylko najpierw się oprę, bo miniemy chodnie. Ja się zawsze nachylam dziwnie, jak tak nagrywam. No nie powinienem. Dobra, mamy wiwerny. F5. Weźmy to. Weźmy to. Weźmy... I weźmy to. No, teraz to widzicie, kurde. Nie przeszkadzaj, krowa. Eldo. No kurde, Geralt, czemu nic nie robisz? No ta wiwerna jest powolna dość. Żrej chleb. No czemu nie chcesz mi tu... Strzelaj! Czemu Geralt nie chce mi strzelać? Czy ja krwawię? Możliwe. Czy ja mam coś na krwawienie? Mogę wypić dekoktę Rafarda Białego. No czemu on tak mało mi dał? Halo. I umarłem. Wow. Ponownie. Super. Przynajmniej teraz mam zapis, nie? Wow.